Witam, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Anno 1800. Dzisiaj kontynuujemy swoją przygodę w Arktyce. I na wyspie Króla Wilhelma mamy już ile osób? 288. I jakież to oni mają potrzeby? Lampy naftowe jeszcze nie są odblokowane, a z tego co pamiętam, tak. To nasze zadanie jest takie, by utrzymać w całym regionie 80% zaopatrzenia w lampy naftowe właśnie, więc potrzebujemy 500 w sumie odkrywców, aby nam się to odblokowało. Oprócz tego ciepło, mamy odblokowane śpiwory, więc tym też można się zająć. Sprawdźmy na razie nasze zapotrzebowanie. I jak wygląda produkcja w tym momencie? Niczego nam nie brakuje, ale na pewno jak chcemy się rozwijać, to trzeba będzie wszystkiego dorobić. W sumie pemikanu mamy więcej. Także ekstra. Dobra, doróbmy trochę w takim razie domów. Zobaczymy, na ile w ogóle można sobie pozwolić. I na pewno niedługo trzeba będzie zrobić nową kotłownię, bo ta jedna to będzie za mało. Jeszcze tutaj możemy postawić kilka domków, no ale niewiele. Tutaj w sumie jeszcze może być, tutaj, tutaj. I na razie to by było na tyle. Zobaczmy jeszcze, jak zrobię drogę. O, jeszcze tutaj będzie można. Dwa domki. Zawsze to coś. Okej, więc tak, kolejna kotłownia. Oj, mam gazetkę. No gdzieś tak w środku będzie najlepiej, żeby można było już budować domy aż tam, bo tutaj jak widzimy to będzie za daleko. Teraz tak, albo w tym kierunku, albo w tym. Zobaczmy na razie na tą gazetę. Tu jest wszystko spoko, ale tą produkcję muszę edytować. Minus 10% miałam chyba i finanse. Spróbowałabym bez żadnej zmiany. Chcę zobaczyć, jaką w ogóle mam sytuację. Ojejku. Strasznie kiepska sytuacja, także zaraz trzeba pójść zobaczyć, o co chodzi. No nie wygląda to dobrze. Trochę się przestraszyłam. Zróbmy tam kotłownię w takim razie tutaj. Tak, myślę, że będzie ok. W takim razie będzie za mało węgla. Potrzebujemy więcej też tego. Może gdzieś tutaj drogę pociągnę jakoś tam na koniec tej wyspy. Ok. Dociera, tak, dociera na magazynu, także jest w porządku. Teraz mogę zrobić więcej domów dzięki temu. Może przydałby się jeszcze magazyn w pobliżu. Trochę daleko. I tutaj. Ale dobra, w sumie chyba nie będę się na razie tym przejmować. Dorobię więcej domków na pewno. I zobaczymy, co dalej. Tutaj nadal nie możemy, no trudno. I tutaj nam się nie zmieści, niestety. No dobra, ile mamy tych ludzi? Ile nam brakuje jeszcze? Jeszcze trochę. Dobra, lecę sobie do Crown Falls zobaczyć, czy coś mogę zrobić. A czy ja nie mam w ogóle w Starym Świecie statków do sprzedania? Wydaje mi się, że powinnam mieć. Tutaj? Nie, nie tutaj. Tutaj jak coś. Okej, okay, Sir Archibald oferuje 10 tysięcy za tą fregatę, w porządku. A ta druga? Tak samo, oczywiście. No i dobra, tutaj nic więcej raczej nie mamy. Ten szkuner w ogóle robi coś? Aha, też go chciałam sprzedać przecież. Także sprzedaj statek. 2,5 tysiąca. No cóż, cała reszta niech chroni naszą wyspę. No i dobra, lećmy sobie w takim razie do Crown Falls i zobaczmy, czego naszym ludziom brakuje, dlaczego jest tak źle. Farmerzy raczej mają wszystko, robotnicy też, rzemieślnicy nie mają rumu, ale to im celowo wstrzymałam. Zobaczmy sobie dalej. Tutaj jest wszystko i tutaj... Jest też wszystko w potrzebach i w zadowoleniu.
Zobaczmy, czy możemy odblokować rum i płaszcze dla naszych rzemieślników. Znaczy, płaszcze nie są tak ważne, bardziej ten rum. Czy mamy w ogóle jakiś nadmiar? 270 rumu. A czy jakiś statek jest już w trakcie złożenia rumu kolejnej partii? Zobaczę sobie na szlaki. Tutaj rum. Puerto Invicto. Żaden z tych statków nie znajduje się w tej chwili na przylądku. W Nowym Świecie? Nie powinny być obydwa w jednym miejscu. Dobra, Puerto Invicto ma tylko 113 rumu i płynie właśnie do Crown Falls. A HMS Solo nie wiadomo gdzie jest. Albo wpływa do jednego, albo do drugiego regionu właśnie. Na to by wyglądało. Nie ma go tutaj? Handel. Lwia paszcza. To gdzież on jest? HMS Solo już wypłynął. Pełny statek rumu. Ale to jakoś coś jest nie tak, bo tamten statek jest za blisko do tego. No nic, chyba nic z tym w tej chwili nie zrobię. Co prawda, wydaje mi się, że jest takie ustawienie. Jeszcze raz, szlaki i rum. Bo tutaj jest taka opcja jak czekaj na towary albo czekaj na wyładunek. I w sumie mogłabym, będąc w Manoli, poczekać, aż się nazbierają towary do wypełnienia całego statku. Może tak zrobię. I czy poczekaj na wyładunek? Chyba nie ma potrzeby. Dobra, teraz powinno być lepiej. Ale w takim razie ten rum będzie za niedługo, więc może mogę odblokować rum tym państwu. I zobaczymy, na ile się poprawi. No jest troszkę lepiej, ale i tak jest źle. No więc w tym momencie wygląda na to, że wszyscy są tutaj zadowoleni. Może lećmy jeszcze do Nowego Świata? Cornalero jest zadowolony, a Obrera? Nie ma piwa i cygara. Dobra, może nad tym warto by było popracować. Tutaj tytoniu nie mam, ale gdzieś na pewno mam. Jest w Namarze. W Oradzie nie ma, ale w sumie w Namarze mamy i tak rozbudowane miasteczko, także fajnie. To tytoniem też można będzie się zająć, ale myślę, że szybciej zadbam o to piwko. No i potrzebujemy do tego na pewno kolejnego pola. Jeśli chodzi o zasięg naszej hacjendy, to dotąd, także w tym kierunku trzeba by było się zacząć wybierać. Okej. Zrobię sobie magazyn. Może bardziej w środku. Tutaj miejsce na więcej domów i będzie okej. No i teraz gospodarstwo hacjendy i jedno, drugie i wybierzmy sobie. I tutaj by trzeba było chyba zboże. Nie jestem pewna, wybuduję najpierw browar hacjendy i zobaczymy. Też ze dwa. Nie wiem kompletnie ile trzeba będzie, ale zaraz się okaże. Przepis na piwo. Aha, i to. No tak, zapomniałam. I zboże, i kukurydza. To na razie zrobię jedno pole takie, jedno takie. Kukurydza. I tutaj zboże. No i pola. Okej. I okej. No i zobaczmy teraz na statystyki, jak to wygląda w tej chwili. Produkcja. Tutaj zboże mamy 1 na 1, także super. Tutaj mamy, będziemy mieć 3 na 3. Ale teraz produkcja samego piwka. Pewnie za mało. Minus 2, no ale będzie minus 1, czyli drugie tyle trzeba dorobić. No dobra. No i tutaj, proszę państwa, to samo, piwko. No i dobra, zobaczmy jeszcze raz, dla pewności.
Tak, zboża będzie 2 na 2, kukurydzy będzie 4 na 4, a produkcja piwa powinna być 0. Okej, zaraz będzie. Więc tak, ludzie już będą bardziej zadowoleni. Zobaczymy, jak to poprawi naszą sytuację. I tak, czy my już mamy może przypadkiem saletrę dostępną? Mamy! Czyli oznacza to, że możemy uruchomić przemysłową prasę do oleju palmowego. A dzięki temu zaczniemy produkować hel, wydobywać raczej. No i dobra, w końcu produkcja helu ruszy. Lećmy sobie może tutaj, bo to jest nieukończone, a chyba możemy ukończyć. A no właśnie, platforma dla sterowców gotowa. No i dobra, i co w tym... Aha, no tak, to jest nasz magazyn przecież. Ale możemy dobudowywać tu różne moduły. Jakie tu mamy moduły w takim razie? Skład transportowy dla przedmiotów, udostępni przedmioty do wykorzystania na innych wyspach, biuro sortowania poczty lotniczej i stacja pasażerska. Wyspy z modułami stacji pasażerskiej mogą użyczać swej siły roboczej innej wyspie. Okej. No i mamy tutaj zadanie, między innymi zniszcz fregata. 2 minuty, a ja nie mam tutaj żadnego statku, także nie uda nam się, od razu to usunę. Nie przejmuję się tym za bardzo. W sumie możemy sobie pogadać z tymi ludźmi. Z nią mamy zresztą bardzo dobre stosunki, tym bym się nie martwiła. Pochlebstwo, a możemy coś tam powiedzieć. No i z piratami, dawno też nie rozmawiałam. Dałabym dar, ale mam mało pieniędzy, pochlebstwo, no i tutaj to samo. No i dobra, udało się. Jak w ogóle wypadamy w porównaniu z innymi? No niestety słabo. Nawet Bente nas przegoniła, jeśli chodzi o siły wojskowe. Chyba trzeba coś z tym zrobić. No ale dobra, może w takim razie zbudujemy sobie sterowiec w nowym hangarze. Dobra. Jak już tu jesteśmy, tak? Powinniśmy nie mieć jeszcze wszystkiego, bo przecież czekamy na hel. Także no jeszcze się wstrzymam. Zastanawiam się, czy nie iść do tego tytoniu. Jak sytuacja z piwem wchodzi? No nie wygląda to nadal za dobrze. No i tak wygląda na to, że będziemy musieli jednak korzystać z propagandy. Myślałam, że jest troszkę lepiej. I tak, skoro produkujemy już dosyć dużo tego aluminium, to może wstrzymam co niektóre produkcje, bo one mnie dużo kosztują. Patrzcie teraz na mój bilans, co się zmieni. Okej. I okej, zeszliśmy poniżej 5000, minus 5000, tak? To zostawię, a to jest co? Bawełna, okej. Mamy w tej chwili też już na przykład mnóstwo cegieł, to mogłabym to wszystko zapauzować. Tak samo tutaj. Może jedną cegielnię zostawię, bo wydaje mi się, że możemy mieć glinę. Tak, mamy mnóstwo gliny, także tu niech się te cegły robią. No i dobra, na razie to tyle. Dobra, jak już tutaj jestem, to chyba zajmę się tym tytoniem. Jak w ogóle szczęście naszych ludzi w Namarze? Chyba wszystko mają. No powiedzmy. Na razie chyba się tym nie będę przejmować i po prostu lecę z tym tytoniem. Jeszcze jedna rzecz, czy ja tytoń mogę robić na tych polach? Paloma sugeruje wybudowanie fabryki zaopatrzenia, aby produkować w niej towary do zrzutu. Jedną rzeczą, której nie muszę wyjaśniać, jest grawitacja. Bomby, miny, ulotki, paczki. Ładuj to wszystko do sterowców. Fabryka zaopatrzenia wytwarza nowe towary, które można zrzucać ze sterowców. Okej? Gdzie to jest? Tutaj. Towary do zrzutu. Fabryka pakietów medycznych, fabryka generatorów kroplowych, drukarnia ulotek, fabryka min morskich, fabryka bomb. Wow. Mogłabym to wybudować, ale nie chcę chyba w tej chwili tracić pieniędzy.
Bo tutaj mamy zadanie takie: rozpocznij produkcję paczek w fabryce zaopatrzenia w Nowym Świecie, zwiększ swoje łączne zapasy paczki o 10 ton. No dobra, no to postawię, niech się dzieje. Myślę, że gdzieś tutaj może być koło tego wszystkiego. Wybierz produkcję. O co tutaj chodzi? Konserwy, czekolada i alkohol. Wybierz produkcję. No i tutaj mamy mieć właśnie te paczki. Rozpocznij wytwarzanie. Tutaj masz dostęp do menu produkcji. Kliknij, aby przejrzeć dostępne możliwości. No i tak, zadanie polega na tym, żeby zwiększyć zapasy paczek. Także potrzebujemy w tej chwili konserw, czekolady i alkoholu. Alkohol, czekoladę mamy. Nie wiem skąd czekoladę, ale mamy. Konserwy potrzebujemy. Na razie ja to zapauzuję, niech nie biorą nam tych wszystkich produktów. Konserwy to trzeba będzie tutaj przetransportować. Chciałam sprawdzić, czy możemy zrobić tytoń tutaj. No nie, do tytoniu potrzebujemy żyzności. Tutaj mamy. Dobra, lećmy sobie może gdzieś w tej okolicy. Tutaj pasowałoby wybudować kolejny magazyn. Okej. No i tytoń. W ogóle, żeby wytworzyć cygara, to musimy mieć plantację tytoniu i zakład snycerski. Tytoń 2 minuty aż się produkuje, także zróbmy sobie dużo, na razie 2, ale na pewno trzeba będzie dużo. 192 pola. Ojejku. Niech już się tworzy. I tak, oni by też chcieli tytoń. Jeszcze nie, jeszcze dużo czasu. Więc może będę przesyłać sam tytoń na drugą wyspę? Może tak zrobię. A już produkować cygara będę tutaj. Myślę, że to by była dobra opcja, tylko potrzebujemy jakiegoś statku. I może to jest czas, by zrobić sobie mały port i stocznię żaglowców. Niby mogłabym wysłać statek z Crown Falls, ale w sumie może warto mieć tutaj też tą stocznię. Nawet gdzieś tutaj by nam się zmieściła, niech będzie. Tylko nie wiem, czy potrzebuję do tego jakiejś specjalnej drogi, czy nie? Zaraz zobaczymy. Tak, nie ma połączenia drogowego. No to jest problem. Zróbmy w takim razie coś takiego. No i tak, magazyn jest w pobliżu, także po prostu stwórzmy schooner czy clipper. Może clipper. No i dobra, lećmy sobie teraz do Arktyki. I co ja tu miałam zrobić? Ludzi mamy ile w tym momencie? 422, to już niewiele nam brakuje. Może dorobię po prostu tych kilka domów. A tak, to trzeba odwrotnie. Żeby nam się odblokowały te lampy naftowe. Niewiele brakuje. Możemy oczywiście też zacząć produkcję śpiworów. Do tego trzeba hodowla gęsi i przystań łowcy fok. 30 sekund i 2 minuty. To hodowlę gęsi może już postawię, niech się tworzy. Z pewnością potrzebuje ciepła. O, może gdzieś tutaj w takim razie. Tak, żeby nie przeszkadzać innym produkcjom. To tutaj będzie ok. I to potrzebuje pól. W ogóle fabryka śpiworów minutę, czyli na jedną fabrykę 2 takie hodowle. Dobra, zrobię od razu drugą. Okej. I lecimy sobie teraz na drugą wyspę, bo tutaj mamy foki. Więc potrzebujemy też ludzi jakichś do pracy. O dziwo, nie mamy tutaj żadnej siły roboczej.
Myślałam, że będziemy mieli na start już. No i tak, oni oczywiście potrzebują też ciepła. Więc trochę węgla by nam się tu przydało. Ale to wszystko problematyczne. Będę się powtarzać. Zrobię te 4 domki. Stołówkę zaplanuję. I kotłownię. Nie ma za bardzo miejsca na mielarz. Najlepiej byłoby, gdybym sobie przywoziła po prostu węgiel. No ale dobra. Zobaczmy, co da się zrobić. Nawet coś takiego byłoby ok. Potrzebujemy drewna zwieść. To mogłabym drewno i węgiel. Statek jest w porcie. Mało tego węgla. Wezmę 10 sztuk i wezmę 50 drewna, bo ono się tutaj tworzy cały czas. Niech przypłyną. I w międzyczasie może zacznę wysyłać węgiel z Crown Falls. Tutaj jak wygląda w ogóle produkcja węgla. Mamy sporo na plusie, więc bez problemu jeden ze statków mógłby rozpocząć nową trasę. Tylko co, mamy tutaj Clipper. Wolałabym jakiś statek towarowy. No to stworzę po prostu. Bo chyba nie mamy tutaj. No nie, no jest tylko ten Clipper. Dam w kolejce może już od razu 2. Tylko potrzebuję elektryczności, także... Mamy w ogóle coś tam? Mamy tej ropy trochę, dobrze. Jak to się robi? No to możemy oczywiście uruchomić też tą produkcję i tą produkcję. I niestety, może lepiej nie, bo za dużo pieniędzy na to tracę. No i dobra, wracam do Arktyki, bo to wszystko się tworzy. W sumie teraz sobie pomyślałam, że Przemysław mógłby popłynąć. No, chyba tak zrobię i przyślę tutaj po prostu inny statek. Dobra, ale najpierw proszę wybudować mi kotłownię, proszę wybudować mi mielarz, stołówkę. No i niestety te domki trzeba odbudować, bo nam się zniszczyły, bo nie mieliśmy spełnionych podstawowych warunków. Dobra, to nie jest ok. To musi być... Ani tak, ani tak. Tak. I ty tutaj. No i możemy nawet jeszcze dorobić kilka domków. I jakoś to powinno już funkcjonować, no bo mają już własny węgiel, jedną kotłownię. Także spoko. W takim razie Przemysław. Menu szlaku handlowego. Będziesz sobie pływał z przylądka z Crown Falls do Arktyki. Na wyspę Króla Wilhelma. Oczywiście jak zrobimy sterowce, to zmienię tą trasę, bo sterowce o wiele, wiele są szybsze. Ale w Crown Falls załadujmy na razie może ze 100 albo 150. Nie jestem pewna, na ile sobie możemy pozwolić, jak szybko będą to dostarczać. A te kolejne miejsca też pewnie wykorzystamy na coś innego później. Także leć! Okej, to już jest w ogóle nowa kategoria Arktyka, na razie tak zostawię jak jest. I pytanie, czy oni właśnie potrzebują czegoś z Crown Falls, oprócz tego węgla? Będą potrzebować alkoholu. No, dobra, to od razu dopiszę tutaj alkohol. Przynajmniej te 50 ton. Akceptuj. Dobra, żeby nie zapomnieć, lecę teraz do Crown Falls. Porwę jakiś jeden statek chociaż. Może taki monitor też by się przydał. No w takim razie monitor i krążownik. Niech popłyną do Arktyki, na wyspę Króla Wilhelma. Tam nam się przydadzą. Możemy sobie wrócić do Arktyki i stworzyć w końcu produkcję tych fok. Bo tylko tego nam brakuje. W ogóle jakieś zadanie mieszkańca jest. Odkrywczyni oferuje ci zadanie polegające na dostarczeniu towaru. Ok. Filc. Ojejku, no.
To trzeba by było z Nowego Świata. W Nowym Świecie może mamy już ten statek, także zaraz się tym zajmiemy. Ale zróbmy te foki. Mało drewna, nie wiem na ile nam wystarczy. Potrzebujemy 5 tylko, dobra, spoko, możemy sobie zrobić kilka. A zresztą ta focza skóra robi się w 30 sekund, także nawet taki jeden budynek by nam wystarczył. Ja oczywiście zrobię więcej, żeby się nie martwić zaraz. Ciepło? Ciepło nie będzie dosięgało, o nie, muszę jednak tą kotłownię przestawić. Tu by było już ok. No to niech będzie. Czy ta kotłownia dosięga? Dosięga, na szczęście. Dobra, potrzebujemy więcej osób jeszcze. No i teraz nam wystarczy. Drewna to już na styk, ale akurat jest idealnie. Także myślę, że sobie poradzą. Podstawowa potrzeba jest zapewniona, czyli stołówka. Lećmy sobie w takim razie do Nowego Świata. Tam, gdzie chciałam w sumie zrobić tą trasę z tytoniem, to w tej chwili wezmę Creeper i wyślę ten filc. No chyba muszę. Może w międzyczasie stworzę nawet kolejny statek. Niech będzie kolejny Creeper, może się przyda do czegoś. A ty sobie popłyniesz. Potrzebujemy tylko filcu. Ile tego filcu tam było? To ja nie pamiętam. 27. Dobra. Mamy mało filcu. Gdzie ten filc? Tutaj, tak? Wytwórca filcu, ale do tego będziemy potrzebować prawdopodobnie więcej też tego. No, zobaczmy na statystyki. Produkty rolne. Wełna alpaki w tej chwili będzie na 0. I filc będzie plus 2. Dobra, no to spoko. To trzeba chwilę poczekać. No mam nadzieję, że nie zapomnę. Dobra, no to może w międzyczasie już wyznaczę tą trasę, skoro i tak czekamy i tak. Szlaki handlowe ztąd. Z Namaru, tak, tak, do Manoli. Cały wytworzony tutaj tytoń. I na razie tyle. Akceptuj. Dobra. Ile mamy helu? Czy możemy zrobić już sterowiec? Możemy. Koliber. No i dobra, teraz można coś więcej poczytać. Nawet moglibyśmy uzbrojony koliber stworzyć. I atotolin. Dobra. Koliber. Jeśli wymagana jest ekspresowa dostawa, nie musisz szukać dalej. Z drugiej strony ten smukły i szybki sterowiec nie dysponuje dużą przestrzenią ładunkową. Czyli jest szybki, ale ma mało miejsca. Dwie pozycje ładunku. No i w sumie to tyle. Lecimy sobie do tego uzbrojonego. Uzbrojony koliber ma tylko jedną pozycję ładunku, ale jest uzbrojony. A ten atotolin? Najmniejszy ze sterowców towarowych, statek ten przedkłada szybkość nad pojemność. Pozycja ładunku 3. A do tych innych to trzeba by było silniki. Także musimy przywieźć sporo silników tutaj. No dobra, na początek kusi mnie ten uzbrojony koliber, bo wiadomo, że wolałabym mieć uzbrojony, ale to jest tylko jedna pozycja ładunku. No to chyba w takim razie będzie to koliber na początek, a później zobaczymy. Silniki, właśnie. Zrobię w takim razie tak. W sumie nie trzeba było mi wychodzić stamtąd, bo chciałam wejść w szlaki i wykorzystać jakiś szlak, który leci sobie do Manoli, na przykład z kawą, bo czemu nie? I tutaj załadować w Crown Falls właśnie te silniki. Mamy ich w ogóle dużo? Nie mamy i to jest problem. Produkcja silników, to będzie gdzieś tutaj, tak? Tutaj, no właśnie, no dobra, to trzeba uruchomić. Nie ma wyboru. Tu się jeszcze stworzy statek. Ale jest gotowy już przychylny wiatr. No dobra, niech sobie czeka. Ty popłyń sobie tutaj. I skoro już korzystamy tutaj z tej energii, z tej elektrowni, to może coś stworzymy. A, brakuje nam tych silników. Kurczę, no. No i teraz tak, skoro chcemy wysyłać te silniki też do Nowego Świata, to przydałoby się
zwiększyć produkcję po prostu. Nie mogę sobie na to na razie pozwolić, bo nie mam pieniędzy, ale jak będzie kolejna gazeta to i będę więcej pieniędzy miała, to na pewno dorobię kolejną fabrykę. A w tym momencie co w sumie moglibyśmy zrobić? Chyba nic ciekawego. Tylko monitor z miotaczem płomieni. Nie no, nie chcę tracić tych silników na razie. Dobra, to nic na razie tutaj nie zrobimy. Nasze dwa statki zbliżają się do Arktyki. Super. Dużo się dzieje. Minus 10 tysięcy, ale tragedia. Arktyka. Wy jesteście zadowoleni. Tyle dobrze. Jeśli chodzi o mieszkańców Wyspy Króla Wilhelma, też są zadowoleni. Jeszcze nie mają śpiworów, ale czekamy na statki i w końcu będzie można wysyłać te foki i dzięki temu stworzyć śpiwory. Na razie nic z tym nie zrobię. A, ale mamy odblokowane już lampy naftowe. To mogę coś zrobić. Dobra. Potrzebujemy mosiądzu i przystań łowcy wielorybów. To tutaj akurat mamy. Super. Fabryka lamp naftowych. To wszystko nas kosztuje niestety, ale w takim razie musimy zrobić kolejną przystań. Tak myślę. I zobaczmy sobie teraz na statystyki. Wielorybów w tej chwili mamy plus 1. W porządku. Brakuje nam tylko mosiądzu. Także jeśli chodzi o nasze szlaki, ten szlak, to możemy sobie tutaj dodać mosiądz, a nawet musimy. No robi się ta gra coraz bardziej skomplikowana i zastanawiam się, czy wymienić może tak, jeden węgiel na mosiądz. Dwa razy mosiądz, dwa razy węgiel. Chociaż niech będzie ten węgiel. Za to tutaj sobie zrobimy mosiądz, a tutaj wrócę z tym węglem. Ja nie wiem kompletnie, czy nam to wystarczy, czy to będzie za dużo. Zobaczymy wszystko w trakcie. Ale dobra, będzie wszystko już niedługo. No i właśnie wpłynęły nam statki Orfeusz i Marigold. Okej, to w takim razie na przykład ten Orfeusz, bo czemu nie, mógłby się wybrać z tymi fokami. Szlak handlowy. Stąd tutaj proszę załadować wszystkie dostępne foki. Zaznaczymy 100, ale oczywiście tyle nie będzie. Okej. Czy jakieś problemy są? Tutaj są. Na tej wyspie twoje statki muszą długo czekać. Aha. Na której wyspie? W Manoli dużo czekają. No bo tak, bo tego rumu nie produkujemy na tyle szybko. Dobra, tu będą już foki dostarczane, także pozostało nam zrobić jedną rzecz, a mianowicie fabryka śpiworów. Minuta. No to tak, tylko jedna miała być. Teraz fajnie by było, jakby ona gdzieś tutaj weszła. Czy my możemy trochę zmienić te pola? Może możemy. Chyba troszkę inaczej. Spróbujmy. Ciebie troszkę oddalimy i teraz powinno się wszystko zmieścić tutaj. I oczywiście tu musimy dorobić to. A tu mamy 5 na 5. No i okej. Dobra, teraz wszystko jest jak trzeba. Mamy dwie hodowle gęsi, jedną fabrykę śpiworów, przystań łowcy fok. To zaraz będziemy mieć te foki. Także ekstra. No i jeśli chodzi o lampy naftowe, oczywiście czekamy na odlewnię mosiądzu. A ten filc? Aha, właśnie, filc. Przecież ja go jeszcze nie wysłałam, bo go nie było. Ship constructed. Może już teraz jest. Mamy tutaj ship, clipper, wrzawa. Zobaczmy. Aha, pasowałoby, tu jest dużo oczekiwania, także musimy coś z tym zrobić na pewno. Menu przenoszenia towarów. Mamy, okej, 30. Dobra, weźmy wszystko, bo tam trzeba było 27. To niech będzie 30. I płyń do tej Arktyki. Dobra. To zadanie będzie zrobione. A my tutaj zróbmy sobie
Pierce zapewnia dodatkowe miejsce do załadunku i rozładunku statków. Na pewno nam się tutaj przyda. Tym bardziej, że ten statek czeka na rum długo. Także inne będą mogły się też ładować. Gdzie by go wstawić? Może tutaj po prostu? Dobra, niech będzie tutaj i doróbmy sobie może... Groźba. Okej. Musimy na pewno w przyszłym odcinku się wzmocnić. Jak tylko będę miała pieniądze, to zrobię więcej statków, lepszą obronę, no bo oni nam cały czas grożą, a to dlatego, że nie czują przed nami żadnego strachu. Nie jesteśmy żadnym zagrożeniem. Okej, te wszystkie statki już się fajnie tutaj ładują. Ten sobie czeka na rum. Może ten rum warto by było zwiększyć produkcję? Nie wiem. No mamy plus 14, to chyba powinno wystarczyć. Mogę ewentualnie zrobić jeszcze coś takiego. Menu szlaku handlowego. I zrobić tylko 5 slotów. Ostatnio usunąć i szybciej będzie się to działało. Zróbmy tak. Później się to zwiększy. Także ten już może odpłynąć prawie. Jeszcze chwilę będzie mógł odpłynąć. Nasz węgiel i alkohol płynie sobie już do Arktyki. Do Arktyki płynie też Creeper z filcem. Także tam sobie zaczekamy. A tutaj powinny już być pierwsze śpiwory. Jeszcze nie. Mamy i foczą skórę, i gęsie pióra. Także no tylko czekać na tą produkcję. Śpiworów póki co tworzymy troszkę więcej niż trzeba, także luksus, powiedziałabym. Dobra, powoli wchodzą. No nic, ja się będę z wami żegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. No i mam oczywiście nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Cześć!